Nie było pytań i żadnych wątpliwości. Józef Kowalczyk, burmistrz Mszany Dolnej, uzyskał absolutorium. Za wykonaniem budżetu za 2015 rok głosowała cała piętnastka radnych. Tą największą inwestycją w minionym roku było oczywiście budowa stacji uzdatniania wody. Na tym nie koniec, bo władze miasta otrzymały promesę na drugi etap tej inwestycji, o czym radnych poinformował włodarz mszańskiego samorządu. Wszystkim zebranym przedstawię. Burmistrz Mszany Dolnej nie chciał jednak powiedzieć do kamery, kto złożył ów donos, z którego się on musiał tłumaczyć. Jestem spokojny, że nic nie ukradłem i nic nie zdefraudowałem. Szkoda, że pan, który donosił, przynajmniej w sposób uczciwy się nie podpisał. No, wiemy, o kogo chodzi, nie chcę z imienia i nazwiska wymieniać, bo właściwie treść tego donosu była taka, że musiałbym go ja napisać, pan Tomek, dyrektor ZGK, lub Marcin z inwestycji, lub ten, który już w urzędzie nie pracuje. Nawet były takie szczegóły, o których tu ani radni nie wiedzieli, ani pracownicy urzędu. Radni miasta nie zwalniają tempa. Kolejna sesja już w poniedziałek 27 czerwca. Zajmą się oni m.in. zmianami regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie też podjętych kilka uchwał dotyczących wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie miasta. Józef Budacz, TV28.